Siemanko. Dzisiaj będę wiercił otwory w stropie na wentylację. Zmieniamy położenie wentylacji w łazience i w toalecie. Będzie w zabudowie gabaritu stelaża miski toaletowej. Tak więc wcześniej był zrobiony przepust tutaj w stropie. Będziemy przenosić po prostu obok wentylacji kanalizacji odpowietrzenia. Wypożyczyłem sobie już wiertnicę. Tak więc za chwilę się bierzemy do roboty. Tutaj jest wiertnica. To jest koronka 140 średnicy. Tak więc myślę, że bez problemu wystarczy. Tutaj mamy drugi otwór do przeniesienia. Ten jest w oryginale tutaj na środku prawie. Będziemy też przenosić tutaj w tą rękę. Tak więc biorę mandżur do góry i bierzemy się do roboty. Maszynka wygląda w ten sposób. Teraz będziemy to składać. Rączkę jak się montuje? Aha, najpierw się rączkę montuje. Tak. Okej. Tu nawet poziomica jest. Oczko. Czyli można by to równo przyłożyć. Dobra, mamy to. Tutaj jest złączka do wody, woda w zbiorniczku. No, szczelna na pewno będzie. Zobaczymy. O dziwo, szczelna. Dobra. Zaślanko. Otwór będziemy robić w tym miejscu. Szkoda, że nie jest
Tu się coś naciska. Reset chyba. Tak. Szkoda, że ten zawór nie jest z drugiej strony. Teraz najpierw to sobie zaczniemy bez wody. Na jedyneczkę. Jednak nie na jedynce. Dobra, widzę, że tutaj zanim to ogarnę, to chwila minie, tak więc wracam później. Dobra, nie wiem, co było nie tak, ale już działa. Otwór już zaczęty, tak więc lecimy w pion. Troszeczkę wody. Skoczę jeszcze po poziomice dla... Dobra, jakoś idzie, coś ogarnięte, mniej więcej w pionie jest. Tak więc jedziemy. Pierwsza dziura już zrobiona. Teraz bierzemy się za wyznaczenie drugiej. I myślę, że włączę timelapsa.
spory już ogarnięte, tak jak widać. Teraz rozkręcimy maszynkę, sprawdzimy, ile zużyło się koronki diamentu. Jak to teraz odkręcić? Poszło. Mamy to. Jak wypożyczałem maszynę, diamentu było 11,7. Zobaczymy, ile jest teraz. 10,2. Więc 1,5 mm poszło. Zobaczymy, ile mnie to będzie kosztowało. Wszystkie zęby są całe. Nic się nie uszczerbiło. Zaraz jeszcze zobaczymy beton, który został wywiercony. Ale to za chwilkę. Tak wyglądają odwierty. Przy pierwszym trafiłem tylko na jednego pręta. No i poszło stosunkowo szybko. A przy tym drugim mamy raz, drugi kawałeczkiem i trzeci. Tak. Trzy pręty. No tutaj było odczuwalne dosyć długie wiercenie. Tak to wygląda z przekroju. Dobra. Lecę do wypożyczalni oddać sprzęt.